poświęcony cywilizacji. Tutaj dzisiaj chciałbym, chyba po raz pierwszy, bo to nie wiem, czy ktoś tak się zajmował, porównać, oczywiście wybiórczo bardzo, postać Romana Dmowskiego i Feliksa Konecznego. Ta sprawa mnie tak bardzo wciągnęła, że właściwie kiedy dzisiaj kończyłem przygotowywanie do wykładu, to no, miałem wrażenie, że mógłbym tak przez semestr opowiadać o tym, co Konecznego z Dmowskim łączyło, co dzieliło i w ogóle ta jakby całe tło związane z sytuacją Polski i Europy. No ale dzisiaj spróbuję tylko tak zasygnalizować pewne rzeczy, więc pozwólcie Państwo, że teraz usiądę, ponieważ mam trochę tych notatek, książek, żeby to jakoś zgrabniej szło. Są to Feliks Koneczny i Roman Dmowski, są to dwie wielkie postacie, które zapisały się złotymi głoskami w dziejach Polski, ale równocześnie postacie, które objęte są swoistą zmową milczenia. Na ich temat stosunkowo mało się mówi, zwłaszcza publicznie. Jeden z nich, Feliks Koneczny, był profesorem, natomiast Roman Dmowski był politykiem, ale jednego i drugiego ogarniał wspólny duch. Byli prawie równolatkami. Koneczny urodził się w 1862 roku, natomiast Roman Dmowski w 1864 roku. I kiedy tak przyjrzymy się postaciom znanym z naszej historii, czy to politycy, czy pisarze, to widzimy jakąś taką niezwykłą, te niezwykłe lata poprzedzające lub równoległe, czy też zaraz po powstaniu styczniowym. Bo Maria Rodziewiczówna urodziła się w 1863 roku, Józef Piłsudski w 1867, Józef Konrad Korzeniowski w 1857, Stanisław Wyspiański w 1869, Władysław Reymont w 1867 i Stefan Żeromski 1864. A więc jakieś niezwykłe pokolenie ludzi wybitnych, którzy znaleźli uznanie nie tylko w Polsce, ale również na świecie. Może najpierw przypomnę krótkie biografie obu sławnych mężów. Otóż Feliks Koneczny urodził się 1 listopada 1862 roku w Krakowie, ale była to, tak uważano na początku, rodzina czeska. Jego przodkowie przybyli do Krakowa z Moraw. Kiedy jednak głębiej sięgnięto, okazało się, że była to polska rodzina, która trafiła na Morawę wraz z armią Jana III Sobieskiego, który szedł pod Wiedeń. A więc była to polska rodzina, która się zczesiła, a potem znowu się spolszczyła. Otóż, gdy miał 10 lat, zaczął uczęszczać do gimnazjum Świętej Anny. Było to słynne gimnazjum w Krakowie. I tam udało mu się ukończyć 4 klasy. Niestety nie zdał łaciny, greki i historii. Przeniósł się do gimnazjum Świętego Jacka. Ja się nie dziwię, chłopak to nie jest do tego, żeby się uczyć, gdy ma 10 lat. To dziewczynki muszą być pilne, uczyć się, odrabiać lekcje. Ja pamiętam, też piłkę grałem, tam miałem jakieś trujeczki. Jakoś to tak się przekiwał z klasy do klasy. Nie, no, naprawdę, ja zacząłem się uczyć na uniwersytecie, gdy trafiłem w warunki no doskonałe, mając tak znakomitych profesorów w drugiej połowie lat 70. A z kolei sam patrząc na studentów, to widzę, że wielu chłopaków budzi się dopiero na 4. roku.
a wcześniej to takie sieroty, cieraki chodzą, nie wiedzą czego chcą. Więc chodzi o to, że to naprawdę, właśnie kiedy jest takie indywidualne podejście do ucznia, to można wziąć pod uwagę te różnice w takich jakby stąpnięciach, tych, tym otwartości się na naukę. I to jest, to nie ma schematu, to jest naprawdę bardzo indywidualne i dlatego wszystkie te formy nauczania, takie testowo, mechaniczno, komputerowe, one są bardzo niesprawiedliwe, ponieważ traktują ludzi tak, jakby byli wszyscy tacy sami, a ludzie są różni, bardzo różni. I to często można byłoby w ten sposób, stosując kryteria dzisiejsze, nawet na przykład kryterium niemieckie, bo w Niemczech po dziś dzień, po czwartej klasie szkoły podstawowej, robią już selekcję, jak u Platona w państwie. Jak taki mniej inteligentny, do zawodówki od razu go dają, żeby był tokarzem. No i co? I koniecznym skończył jako tokarz. Bo by się nie nadawał według ich kryteriów. Otóż w 1883 roku rozpoczął studia na Wydziale Filozofii. Tylko, że to była filozofia, to właściwie były nauki humanistyczne, a nawet nie tylko humanistyczne. Na Uniwersytecie Jagiellońskim. Byli wówczas wybitni historycy profesorami. Jak Michał Bobrzyński, filozofowie, jak Maurycy Straszewski, czy ksiądz Stefan Pawlicki. Profesorowie literatury, Stanisław Tarnowski, to właśnie hrabia Tarnowski wymyślił tę ikonę trzech wieszczów. To od niego pochodzi, że musi być, żeby tych najwybitniejszych polskich poetów jakoś tak zbiorczo nazwać, żeby to zapadło w pamięć narodu. I on mówił trzej wieszczowie. Mickiewicz, Słowacki, Kraśnicki. A później dopiero dodaliśmy my już czwartego Norwida. Wspaniali profesorowie, bo uniwersytet to są profesorowie. To jest uniwersytet. Nie budynki, nie drużyna futbolowa, tylko nie administracja, tylko profesorowie. To wszystko też ma współdziałać, ale ta główna relacja to jest mistrz, uczeń. Tu jest uniwersytet. I w 1888 roku zrobił doktorat z historii, najdawniejsze stosunki Inflant z Polską do roku 1393. Potem w 1889 roku wyjechał na rok do Rzymu, by badać archiwa watykańskie, a w 1890 roku zaczął pracować w Akademii Umiejętności. Był pomocnikiem kancelaryjnym, a później adiunktem. Pracował też w Bibliotece Jagiellońskiej jako kierownik działu rękopisów do 1919 roku. I pisze książki, przede wszystkim książki historyczne. Mnóstwo tych książek napisał, które są po dziś dzień niezwykle ciekawie się to czyta. Tak, bardzo ciekawe książki, które tutaj... Jak potem znajdę, to Państwu wymienię. Tutaj jest... Nie, Panie Andrzeju, może Pan poszukać tutaj tych... Tam gdzieś są wymienione książki, które napisał... Halo? No, dobrze. Otóż pisze książki historyczne. W 1919 roku, a więc kiedy Polska odzyskała niepodległość, został powołany na stanowisko zastępcy profesora w Wilnie na Uniwersytecie Stefana Batorego. I tam też się habilitował pracą Dzieje Rosji do 1449 roku. W 1920 roku został profesorem nadzwyczajnym, a w 1922 profesorem zwyczajnym. I znowu wydaje kolejne książki. W wieku 65 lat to był okres już emerytalny przed wojną w Polsce, bo jeśli chodzi o profesorów, obecnie jest to wiek 70 lat, ale wtedy było 65 lat, a więc żeby pracować dalej trzeba mieć było zgodę ministra. I po dwóch latach minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Sławomir Czerwiński, który jak się potem okazało był masonem, nie wyraził zgody na to, żeby Koneczny dalej pracował. Więc Koneczny wrócił do Krakowa i pisał kolejne książki. Tym razem były to książki już właśnie z zakresu cywilizacji. Ostatnia faza jego życia
I to jest właśnie no, cudowne, jeśli chodzi o zawód profesora, że ma się taką pracę, że można w domu pracować, nie tylko czytając książki, ale pisząc książki. I to był najdojrzalszy okres w jego życiu, najgłębszy, najmądrzejszy. To był właśnie okres, kiedy przeszedł na emeryturę. Wojnę spędził w Krakowie. Jego syn Stanisław, który był adwokatem, został stracony przez Niemców w 1944 roku. A drugi syn Czesław, który był sędzią Sądu Najwyższego, wraz z żoną zginął w Powstaniu Warszawskim. Koneczny przeżył wojnę i od razu po zakończeniu wojny zgłosił swoją kandydaturę na Uniwersytet Jagielloński, że chce podjąć pracę, ale oczywiście mu odmówiono, więc pisał artykuły do Tygodnika Warszawskiego i do Niedzieli, bo jeszcze tak mniej więcej do 1948 roku jeszcze nie było takiej ostrej cenzury. Zmarł 10 lutego 1949 roku. Dorobek to 26 tomów, każdy od 300 do 400 stron i około 300 artykułów. W Polsce właściwie jest mowa milczenia albo takie określenia, że jest to pisarz reakcyjny i klerykalny, katolicki. Natomiast z bardzo dużym uznaniem spotkał się Koneczny u dwóch profesorów. Jeden jest Anglikiem, drugi jest Niemcem, u Arnolda Toynbee i u Hilkmana. Oni bardzo wysoko ocenili jego twórczość, zwłaszcza o wielości cywilizacji było przetłumaczone na język angielski, a Hilkman, Niemiec, poznał język polski. Także czytał po polsku i pisał po polsku i dla niego Koneczny to był człowiek o niezwykle wysokiej klasie, wysokim poziomie wiedzy i jeden z najoryginalniejszych myślicieli. No, ale właśnie powstaje pytanie, dlaczego taka zmowa milczenia i dlaczego właściwie po dziś dzień, jeśli ukazują się dzieła Konecznego, to jako reprinty takich, no czasami nawet rękopisów prawie, bo dzieł pisanych, przepisywanych na zwykłej maszynie do pisania, to jest jakby nieobjęte normalnym obiegiem literatury. Otóż druga postać to Roman Dmowski. I tu znowu kilka słów na temat Romana Dmowskiego. Urodził się 9 sierpnia 1864 roku na Kamionku. To była wieś na Pradze w Warszawie. I jego ojcem był Walenty, a matką Józefa. Walenty był czeladnikiem brukarskim, ale wcześniej była to szlachta podlaska, tak jak matka pochodziła ze szlachty mazowieckiej. Dmowski skończył trzecie gimnazjum w Warszawie, ale też nie tak łatwo mu to szło, ponieważ drugą, trzecią i czwartą klasę po 2 lata siedział. Także utrwalał wiedzę, ale proszę Państwa, to były czasy zaborów, po powstaniu styczniowym. Więc można sobie wyobrazić, jaka to była atmosfera w szkołach. Jak rusyfikowano tę młodzież, to kto to się będzie uczył z zapałem. Ale już w piątej klasie przyłożył się do nauki, założył tajne kółko Strażnice, gdzie wśród młodzieży promował poznawanie kultury i historii polskiej, bo uważał, że to jest zadanie dla młodzieży, a nie politykowanie. Młodzież ma się uczyć. Na politykę przyjdzie czas. Trzeba się uczyć. Młodzież jest naiwna, młodzieżą łatwo manipulować i jej patriotycznym obowiązkiem jest się uczyć, a więc przede wszystkim poznawać kulturę ojczystą. To jest wyraz patriotyzmu młodzieży. W 1886 roku studia na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Fizyczno-Matematycznym. W 1887 jest związany ze Związkiem Młodzieży Polskiej Z. A w 91 broni odpowiednik doktoratu w takiej nomenklaturze niemieckiej czy austriackiej. Przeczytam Państwu tytuł, bardzo ładnie brzmi, bo to jak w porównaniu z Konecznym.
Przyczynek do morfologii wymoczków włoskowatych. No i co, nie może pan znaleźć? To jest biografia jego tutaj, tak? No to szkoda, bo tam nie jest panie Andrzej, tam gdzieś na początku są. Jak jest podsumowanie pewnego etapu życia. Nie, a to właśnie wcześniej. No to potem. Dobrze, nie szkodzi. Otóż od 90 roku zajmuje się działalnością literacką. W 91 roku manifestacje organizuje młodzieży w stulecie Konstytucji 3 maja. Potem wyjeżdża do Genewy, do Paryża. I tak rozważa, czy nauka, czy polityka, bo był bardzo inteligentny i zdolny. No i sprawa została rozwiązana, ponieważ Moskale go zaaresztowali i w Cytadeli spędził 5 miesięcy. Wybrał drogę polityka i bezrzędną drogę, ponieważ oświadczył, że jeśli ma w całości poświęcić się Polsce, to nie może mieć żony i dzieci. A więc, i to się taka, w sumie tak się czasami myśli, takie tragiczne losy, bo on pochodził z rodziny, gdzie było 6 dzieci. Wszystkie zmarły bezdzietnie. Wszystkie bezdzietnie zmarły. Nagle się urwał się ten ród. Potem zajmuje się już polityką, rozwiązanie Ligi Polskiej, powołanie Ligi Narodowej. Jest wygrany z kraju, udaje się do Mitawy, potem przyjeżdża do Warszawy, we Lwowie. Miesięcznik Przegląd Wszechpolski, w Krakowie miesięcznik Polak, w Opolu Pochodnia. Potem wyjeżdża do Francji, do Anglii, do Brazylii nawet trafia w 1899 roku. Potem wraca do Krakowa, w 1904 roku udaje się do Japonii przez Londyn, Chicago, Kanadę i Tokio. Tam, jak wiadomo, było to słynne spotkanie z Piłsudskim. Jeden przyjechał po to, żeby Japończyków zachęcić do tego, żeby pomogli Polakom w walce z Rosją. To był Piłsudski, a Dmowski uważał, że to nie ma sensu, że Polska tylko się wykrwawia i tak niepodległości nie odzyska. Potem Kraków, Warszawa, Francja, Kraków, działalność Ligi Narodowej, walka z zaborcą i lewicą, czyli z jednej strony walka z zaborcą, z drugiej strony z lewicą polską, czy lewicą w Polsce, mówiąc dokładnie. Od 1907 roku był kilka razy posłem do Dumy i cały czas walka, gra polityczna. Potem przegrywa w 1912 roku wybory do Dumy z socjalistą Jagiełłą, bardzo ładne nazwisko. Jagiełło, popieranym przez socjalistów. Nawiązuje kontakty międzynarodowe z publicystami. Potem wykłady prowadzi. Prowadzi działalność w różnych krajach. Spotyka się z różnymi politykami, dziennikarzami, publicystami, żeby pokazywać, na czym polega sytuacja międzynarodowa i dlaczego tak ważne jest, żeby Polska odzyskała niepodległość. I można sobie wyobrazić, jak wielkie wrażenie zrobił Dmowski swoją elokwencją i inteligencją, jeżeli po wysłuchaniu jego wywodów profesorowie Cambridge w 1916 roku nadali mu doktorat honoris causa. A na Anglikach zrobić wrażenie to nie jest takie proste. Poprzez Paderewskiego wpływa na prezydenta Wilsona, który Paderewski przyjaźnił się z prezydentem Wilsonem i udało mu się przekonać Wilsona, jak ważną sprawą jest utworzenie zjednoczonej i niepodległej Polski właśnie dla pokoju w Europie i świecie. I to był jeden z punktów Wilsona. W 1917 roku Komitet Narodowy Polski w Lozannie, potem w 18 do Ameryki jedzie, potem wraca do Paryża już po tym, jak Piłsudski został, wrócił z, też przyjechał z Magdeburga i został naczelnikiem państwa. Paderewski jest tym, którego podpis obok podpisu Dmowski jest tym, którego podpis obok podpisu Paderewskiego widnieje na traktacie wersalskim, w którym powołana do bytu znowu zostaje niepodległa Polska. I później Dmowski z bardzo krótką przerwą, bo właściwie dwumiesięczną, nawet półtora miesiąca jest ministrem spraw zagranicznych w rządzie Witosa, ale odsuwa się od bezczynnej polityki. Odsuwa się
i oczywiście zajmuje się polityką, ale sam nie zamierza pełnić jakiejkolwiek funkcji politycznej w rządzie czy w parlamencie. Od 23 roku mieszka w Chludowie, tam wykupuje taki pałac po Niemcach, oddaje się pracy polityczno-literackiej. W 1938 roku, a więc na rok przed śmiercią, wraca na łono Kościoła, ponieważ przez swoje dorosłe życie był z Kościołem jako nie jako instytucją, ale z punktu widzenia własnej wiary był na bakier. Także jakby odnalazł się w Kościele dopiero przed śmiercią. I umiera 2 stycznia 1939 roku w Drozdowie. Drozdowo to jest taka miejscowość koło Łomży w dolinie rzeki Narwi. Jak Państwo będziecie kiedyś w Łomży, to warto zajechać, bo to jakieś 10 km. Tam były posiadłości i dworek Lutosławski. Ten dworek do tej pory jest. To są właśnie dwa dworki, jeden stary, drugi nowy. Tam jest takie muzeum. I to jest, tam mieszkała słynna rodzina Lutosławskich, która no, zabłysnęła. Zwłaszcza dwie postacie są znane. Jeden to był filozof, to był Wincenty Lutosławski, i drugi kompozytor, jeden z największych na świecie, Witold Lutosławski. Dmowski się z nimi bardzo przyjaźnił i on tam swoje ostatnie lata życia spędził. Tak mniej więcej wygląda biografia obu tych postaci, właśnie mało znanych, a jak widać, no, były to osoby nietuzinkowe i bardzo zasłużone dla Polski. I teraz spróbujmy zastanowić się nad tym, co przede wszystkim należałoby wziąć pod uwagę, porównując Dmowskiego czyny i myśli z punktu widzenia teorii głoszonych przez Feliksa Konecznego. O teoriach Feliksa Konecznego już Państwu mówiłem w poprzednich wykładach, także kto nie był, to niech żałuje. Ale spróbuję ten problem tak postawić, żeby on był zrozumiały również bez odwoływania się do poglądów Konecznego szerzej, ponieważ to zajęłoby nam za dużo czasu. Otóż jest rzecz podstawowa, z którą my do tej pory się borykamy. Dosłownie do dzisiaj dnia się borykamy jako Polacy. Właściwie nawet ta ostatnia tak zwana afera, jaka miała miejsce tam z tymi taśmami, ona też się w tym mieści. Dokładnie się w tym mieści, więc trzeba zadać pytanie, które będzie no, kluczowe. Mianowicie Feliks Koneczny odkrył, że to, co należy do swoistego jakby fenomenu polskiej kultury, to jest postulat etyczności w życiu zbiorowym, w życiu społecznym. Innymi słowy mówiąc, że moralność obowiązuje nie tylko w relacjach między ludźmi, ale również w życiu państwa. Moralność jest taka sama dla wszystkich. To nie jest tak, że tylko człowiek prywatnie ma postępować moralnie, albo polityk w życiu prywatnym ma postępować moralnie, natomiast w życiu publicznym może być niemoralny. Nie ma czegoś takiego. Wszyscy są moralnie odpowiedzialni w taki sam sposób. I to, taki ten postulat etyczności w życiu zbiorowym, on wpisuje się w dziedzictwo greckie, gdzie właśnie polityka była działem praxis, czyli moralności. Bo praxis, moralność dzieliła się na życie osobiste i to była etyka, na życie rodzinne to była ekonomika i na życie społeczne to była polityka. I to wszystko była moralność. To była moralność. I takie rozumienie moralności przeszło właśnie do Rzymu i również do Polski, bo Polska zakorzeniła się w dziedzictwie grecko-rzymskim za pośrednictwem chrześcijaństwa, ale właśnie za pośrednictwem katolicyzmu. I teraz problem polega na tym, że takie rozumienie polityki jako sfery moralnej upada w Europie w czasach renesansu. Tu dokonuje się ten przełom za sprawą Machiavellego i jego uczniami stają się wszyscy politycy europejscy, łącznie z rosyjskimi carami, oprócz Polski.
Czyli od XVI wieku polityka europejska jest polityką machiawelistyczną. I teraz istota machiawelizmu polega na tym, że władza czy władca jest ponad moralnością i ponad dobrem wspólnym, czyli ponad społeczeństwem. Władza lub władca w swoich decyzjach, w swoim działaniu traktuje ludzi instrumentalnie. Oni są tylko środkiem do celu. Oni są środkiem do celu, oni nie są celem. Dobro wspólne ich nie dotyczy. To jest właśnie machiawelizm. To jest machiawelizm, który tak mocno wpisał się w rozumienie polityki europejskiej. Ja może przeczytam kilka takich zaleceń Machiavella, żeby sobie uświadomić, o co chodzi. Na przykład, niech przeto książę, czyli władca albo władza, oblicza się tak, aby zwyciężać i utrzymać państwo. Wtedy środki będą zawsze uważane za godziwe i przez każdego chwalone. Otóż niezbędnym jest dla księcia, który pragnie utrzymać się, aby potrafił nie być dobrym i zależnie od potrzeby posługiwał się lub nie posługiwał dobrocią. Władca może być nieszczery i podstępny, bo nie stanowi dlań problemu nadania wiarołomstwu pozorów prawa. Powinien przeto książę bardzo nad tym bardzo czuwać, by temu, kto go widzi i słyszy, wydawał się całym miłosierdziem, całą wiernością, całą ludzkością, całą prawością, całą religijnością. Każdy widzi, za jakiego uchodzisz, lecz bardzo mało wie, czym jesteś. I ta garstka, która wie, nie odważy się stawić czoła opinii powszechnej, mającej po swej stronie majestat rządu. Dokładnie tak jak dzisiaj. Tyle, że to jest te metody, ta technologia sprawowania władzy jest osadzona jeszcze w działaniu mediów. Liczy się, jak to wygląda, a nie kim naprawdę jest. I teraz musimy sobie uświadomić, że w Polsce poglądy Machiavellego były znane stosunkowo wcześnie. Prawdopodobnie trafiły wraz z królową Boną, z dworem królowej Bony. Znane były Henrykowi Walezemu, bo jego matka była Katarzyną Medycejską, a jej ojcu zadedykował Machiavelli swój traktat. Znał także te poglądy Władysław IV, Michał Korybut-Wiśniowiecki i August II Mocny. I teraz, jak Polacy traktowali machiavellizm? Otóż uważali, że to jest wyraz absolutyzmu i tyranii. Że pisał tak jeden Krzysztof Piekarski, że jego dzieła to tylko zebranie fałszywej, zdradzieckiej, niezbożnej i niegodnej nie tylko serca i animuszu królewskiego, ale i najpodlejszego człowieka mądrości. Łże Machiavel, iż może czasem owszem częstokroć nie dotrzymać wiary i słowa. Toż i politycy teraźniejszego wieku twierdzą, wtedy koniecznie potrzeba i należy, aby wódz chrześcijański upatrował w pilnym uważaniu naprzód, co ma rzec, co obiecywać i co stwierdzić przez usta swe przysięgą, aby po tym skutecznym, trwałym, nieporuszonym w najmniejszym punkcie ani się wakującym animuszem, rzetelnie i czystym sercem i wolą wypełnił, do skutku sprowadził bez urazy boskiej wszystko to, co i obiecał i przysięgą stwierdził. I otóż takie było stanowisko polityków polskich i publicystów i pisarzy, że to wiarołomstwo i fałszerstwo, któremu na imię machiawelizm, nie może być zasadą postępowania polityków. Był jeden wyjątek. Wychwalali Machiavellego socjaliści w Polsce. Od razu oni się tego złapali. Oto mamy prawdziwą politykę. Możemy kłamać, możemy oszukiwać, możemy okradać, możemy zabijać,
władza już sobie poradzi, żeby to było legalne i żeby to wyglądało na szczere i dobre. To jest właśnie makiawelizm. I w tym kontekście, chociaż rzecz jest bagatelna, ale ponieważ to weszło w naszą mentalność, ponieważ my tego oczekujemy, to w ten sposób zagrano na ludziach z tymi taśmami tej Begerowej. Zagrano na tym, że ludzie oburzą się, jak można oszukiwać, jak można tak kombinować. Chociaż sama w sobie sprawa była setnorzędna, drobiazg. Ale to poczucie i oczekiwanie wymagania wysokiego morale ze strony władzy są w nas tak wielkie, że nawet drobna rzecz urasta do olbrzymiej. Na tym zagrano. I otóż cała rzecz polega na tym, że ten polski etos polityczny, szlachetny sam w sobie, narażony był na dwa błędy. Mianowicie brak realizmu co do tego, jak naprawdę w Europie robi się politykę. A drugie, myślenie o polityce w kategoriach religijnych. I to prowadziło do naiwnego traktowania polityki, że apelując do sumienia władców europejskich, że dokonała się niesprawiedliwość, że rozbiory były aktem niesprawiedliwym, że my odzyskamy niepodległość. Myśmy tak uważali, że pokażemy, oto dokonała się niesprawiedliwość, rozebrano Polskę, 3 rozbiory, gwałt się dokonał. Jak my to powiemy, wykrzyczymy z bólem, ze łzami w oczach, to władcy europejscy uklękną na kolanach i nas przeproszą. Guzik, to nieprawda. Oni są uczniami Machiavella, ich to w ogóle nie interesuje. Czy my płaczemy, czy dotyka nas niesprawiedliwość, czy wywożą na Sybir? Niech wywożą. Brońcie się. A więc była ta naiwność i swoisty romantyzm, że oto zorganizujemy powstanie, które, jeśli będzie zwycięskie, to przywróci nam wolność. Niezależnie od tego, czy będzie dobrze przygotowane, czy źle, czy ma szansę powodzenia, czy nie ma, zrobimy powstanie. Jak pisał właśnie Dmowski, już 10-letni Polak już jest, że tak powiem, gotowy na to, żeby być powstańcem. No i szły dzieci na powstanie i ginęły. Albo wywożono je na Syberię. I otóż właśnie, jak to Mickiewicz pisał, szabel nam nie zabraknie. Szlachta na koń wsiędzie, ja z synowcem na czele i jakoś to będzie. To jest dokładnie jakoś to będzie. To potem. Dobra, to już potem. Jakoś to będzie. I teraz na czym polega fenomen Dmowskiego? Otóż Dmowski przede wszystkim odkrył jako pierwszy polityk, jakie są prawdziwe mechanizmy działania polityki zachodniej, europejskiej i nie tylko zachodniej, bo również carskiej. Są to mechanizmy machiawelistyczne. Taki jest stan rzeczy. My możemy się oburzać, obrażać, ale oni tak postępują. I druga sprawa. Zwrócił właśnie uwagę na te błędy polskie, to znaczy na to, na czym polega to, że my źle postrzegamy, czy mylnie postrzegamy obraz polityki, czy polityków. My niewłaściwie, nieprawdziwie widzimy, jak polityka naprawdę wygląda. I w związku z tym postanowił przygotować społeczeństwo do skutecznego odzyskiwania niepodległości. A na arenie międzynarodowej postanowił wywalczyć pozycję tak, aby w przyszłości Polska mogła być niepodległa. Co odkrył? Otóż w polityce liczy się siła i w polityce liczy się inteligencja. Siła i inteligencja. Ze słabym nikt nie będzie rozmawiał jak z partnerem. Słaby jest po to, żeby go jeszcze bardziej, z niego jeszcze więcej wydusić. A inteligencja jest po to, żeby
rozumiejąc, jakie są układy, jakie są gry polityczne, żeby tak to wszystko ułożyć, żeby pozycja kogoś, kto jest nawet słaby, stała się silna. I on te dwa elementy odkrył i postanowił, że jego praca będzie nakierowana właśnie na to, aby naród stawał się silniejszy, żeby w polityce międzynarodowej Polska odzyskała swoją pozycję jako przyszłe państwo. I tutaj taki krótki fragment, żebyście Państwo zobaczyli, jak on to doskonale widział. A to są rzeczy jeszcze pisane jeszcze w czasie rozbiorów. Pisze tak. W żadnym bodaj kraju nie przetrwała tak długo jak w Polsce spuścizna polityczna pierwszej połowy XIX stulecia. Wiara w panowanie sprawiedliwości w stosunkach między narodami. Skuteczność dochodzenia swych praw słusznych przed bezstronną opinią europejską. Określanie faktów historycznych jako zbrodni i krzywd. Przekonanie o ostatecznym zwycięstwie słusznej sprawy. Nie liczenia się z realnym stosunkiem sił w życiu międzynarodowym i niezrozumienie, że obrót każdej sprawy od wypadkowej tych sił przede wszystkim zależy. To opieranie widoków politycznych na czysto iluzorycznych podstawach, a wraz z nim skłonność do podejmowania działań politycznych bez ścisłego określenia celu i obliczenia środków, nazwano romantyzmem politycznym. I z niej bierze się też pewna naiwność, która bierze na serio rozmaite polityczne façon de parler, czyli różne takie sposoby mówienia. Takie bardzo ozdobne, pompatyczne, sentymentalne. Polacy naiwnie wierzyli w pewne deklaracje, które tylko były ozdobnikami, sposobem mówienia właśnie. Że jesteście wielkim narodem, na przykład. Tak, Polska to piękny kraj, wspaniali ludzie. I z tego nic nie wynikało, kompletnie nic nie wynikało, bo polityk jak nie ma noża na gardę, to on nic nie zrobi. On podziękuje, dostanie kwiatki, medal pamiątkowy, zawieszą mu coś tam na tym i pojechał. I co się stało? Nic się nie stało. I to z całą brutalnością, właśnie z całą brutalnością dostrzegł Dmowski. Nie było u nas równowagi między uczuciem narodowym a rozumem politycznym. Uczucie narodowe było bardzo silne. Jesteśmy Polakami, chcemy niepodległości. A rozum, jak do tego dojść? Już siadał, już nie wiadomo jak właśnie. No to zróbmy powstanie. No i co? No i potem powywozili tych ludzi wszystkich na Syberię, majątki pokonfiskowali, no i było powstanie. Ja mówię w kategoriach politycznych, bo pewnie potem można wymiar moralny, religijny, to są inne sprawy, ale patrząc na politykę samą, no skutek był taki po powstaniu styczniowym, że tysiące majątków zostało skonfiskowanych. Czyli zabrano ludziom ziemię, zabrano domy, odebrano wolność, zabito albo wysłano na Syberię. I przykręcono śrubę, rozpoczął się jeszcze mocniejszy proces rusyfikacji, nasłano nauczycieli z Rosji i wprowadzono obowiązkowy rosyjski. A więc pytanie, kto wywołuje powstanie, czy liczy się z tym, jakie będą skutki, czy tylko po prostu wywołujemy powstanie, a potem jakoś to będzie. I tutaj właśnie jest niesamowite u Dmowskiego ten realizm polityczny, odkrycie, że Europą, łącznie z Rosją, rządzi, że Europa i Rosja rządzą się zasadami machiawelistycznymi. A to, że to były państwa chrześcijańskie jeszcze wtedy, to nie ma żadnego znaczenia, ponieważ to był tam panował bizantynizm. A bizantynizm jest cezaropapizmem, to znaczy religia i kościół są podporządkowane polityce i władzy. A więc to było tylko tak na okrasę. Na okrasę, a nie po to, żeby uznając nadrzędność prawa Bożego, żeby traktować po chrześcijańsku ludzi, broń Boże. Religia była po to, żeby ludźmi rządzić, a nie żeby ich wyzwalać. I to właśnie na to zwrócił uwagę Dmowski, spostrzegł, jak to pracuje, jak to faktycznie funkcjonuje w Europie i w związku z tym trzeba było coś wymyśleć, żeby właśnie z jednej strony umocnić ludzi, żeby naród się umacniał,
a z drugiej strony, żeby pozycja Polski w świecie, w Europie i w świecie wzmocniła się do tego stopnia, żeby właśnie politycy zagraniczni uznali, że odzyskanie Polski przez niepodległości przez Polskę jest czymś koniecznym. I teraz co robił? W związku z tym zwrócił uwagę na to, że tak długo blokowany przez cara proces uwłaszczenia chłopów, a wprowadzony po powstaniu styczniowym po to, żeby tych chłopów jeszcze bardziej przeciwko szlachcie jakoś zwaśnić, skutek miał odwrotny. Mianowicie chłopi, uzyskując ziemię na własność, poczuli się bardziej Polakami, tym bardziej, że system carski był systemem i tak niewolniczym dla wszystkich, czy dla Polaków, czy dla Rosjan. Druga rzecz, że udało się zapalić warstwy te ziemiańskie, szlacheckie do idei oświecenia ludzi, ludu tak zwanego, czyli oświata dla ludu, poprzez właśnie różne formy kształcenia. I mając ziemię i będąc oświeconymi przez kulturę polską, włościanie, jak to on mówi, czyli lud, chłopi, poczuli się Polakami. No to jest ta wielka praca również Sienkiewicza, który przez swoje powieści włączył chłopów do narodu. I to, co oni mówili było na spotkaniach, dziękując Sienkiewiczowi, że tyś nas zrobił Polakami. Tak mówili mu chłopi na spotkaniach takich autorskich. Włączył ich poprzez literaturę do narodu polskiego. I tutaj właśnie, tutaj pojawia się ten moment szalenie ważny. U nas podtrzymywano tę ideę za wolność mniej naszą, a bardziej waszą. Czyli cały czas żyliśmy ofiarnością dla innych. Jeden sowiecki pod Wiedniem, a w międzyczasie na wschodzie tracił ziemię. Ale dla Europy. Obronić Wiedeń. No proszę bardzo, po 100 latach Austria dokonała rozbioru Polski. Zwróćcie Państwo uwagę, jest to mentalność tak dla nas absurdalnie makiawelistyczna. No do czego to podobne? Sobieski rusza pod Wiedeń i dzięki niemu Wiedeń nie został, a wraz właściwie z Wiedniem cała Europa nie została zalana przez Turków i Islam. Dzięki Sobieskiemu. Państwo chrześcijańskie, i Austria, i Polska. I po 100 latach ta chrześcijańska Austria dokonuje rozbioru Polski, niszcząc niepodległe państwo. Jako chrześcijańska i w podzięce za obronę pod Wiedniem. To się w głowie nie mieści. Czyli jak bardzo już na Zachodzie nastąpiła jakaś przemiana mentalna. Oni wpadli w objęcia obcej cywilizacji. I właśnie tutaj to, na co zwraca uwagę Dmowski, to jest, żeby naród umiał rozpoznawać własne interesy. Naród musi rozpoznawać własne interesy, a nie myśleć o interesach cudzych. I tu jest taki fragment, w którym mówi, że właśnie nawet tutaj jest taki fragment, że trzeba go przejednać uległością i dowodami lojalności zaborców, że wreszcie jako naród słaby i krzywdzony, i ciągle ta nuta krzywdzony by jest, nie powinien odwoływać się do swej siły, ale do słuszności swych praw, do zasad humanitarnych, sprawiedliwości i tolerancji. Do tego mieliśmy się odwoływać, a nie do naszej siły. Obóz socjalistyczny, pisał, obejmujący parę socjalistycznych partii we wszystkich trzech dzielnicach oraz znaczne koła inteligentne do partii nienależące, tak zwane koła socjalizujące, deklarowały bądź swoją obojętność na sprawy narodowe, wysuwając przeciw nim jako główną sprawę w chwili obecnej walkę klas, bądź wygłaszał zapowiedzi, że powszechna rewolucja socjalna wszystkie sprawy narodowe ureguluje. Tak uważali socjaliści, czyli ta sprawa niepodległości schodziła na plan dalszy. A to jest tekst jeszcze z czasów zaboru, zobaczcie Państwo. Dwa te obozy ostro atakowały Wszechpolaków, czyli to środowisko, które formował swoimi ideami Dmowski,
łącząc się często w oskarżeniu ich o szowinizm, antysemityzm, nietolerancję. Dokładnie to samo dzisiaj jest. Dokładnie to samo jest dzisiaj. To jest zarzuty, które się stały monetą obiegową. Dokładnie to samo powtarzają. Na Polaków w ogóle w tej chwili, w świecie. Szowinizm, antysemityzm, nietolerancja. No dokładnie jakby wyjął teraz z tych różnych uchwał Unii Europejskiej. Przecież była taka uchwała Unii Europejskiej, chyba pod koniec, no na wiosnę chyba to było, nie pamiętam. Gdzie właśnie po Polsce oskarżono o szowinizm, antysemityzm, nietolerancję. Czyli ta śpiewka się powtarza. A zatem widzimy, że to przebudzenie się Polaków do tego, aby uświadomić sobie po pierwsze, jak w tym świecie, jakimi prawami kieruje się polityka i że są to prawa niemoralne, a równocześnie, że naszym obowiązkiem przede wszystkim jest dbać o własne interesy, bo my jesteśmy Polakami, naszą ojczyzną jest Polska i mamy prawo do niepodległego państwa, musiało oczywiście budzić oburzenie i czujność tych, którzy korzystali z tego, że my tej prostej prawdy nie znamy. No i zaczęto nas atakować w gazetach i na arenie międzynarodowej. I teraz pojawia się rzecz ciekawa. To uświadomienie Polakom, że jak ten świat działa i jakie mają prawa i jakie obowiązki względem własnej ojczyzny i własnego narodu, jako obowiązki pierwszorzędne, dokonywało się za sprawą oświaty. Oświata. Różnego rodzaju spotkania, wykłady, to co my teraz robimy, wykłady, publikacje, książki, gazety, to co można było, jak nie w jednym zaborze, to w drugim. Uświadomić ludziom, żeby nie byli bierni, żeby nie byli jak te owce, które cały czas ktoś strzyże. Jak się ruszy, to mówi, cicho siedź, ty tam szowinisto jeden, dalej go strzyże. A jak znowu się podnosi, siedź antysemito, bo cię zaraz tutaj i znowu go strzygą. I tak na okrągło, z pokolenia na pokolenie. A to mówię, zaraz, wstańcie na nogi, to jest wasza wełna. Będziecie chcieli komuś ofiarować, proszę bardzo, ale nie, że ktoś wam z was to zdziera. I to była jedna sprawa. No bo jak naród nie będzie rozumiał, no to nie będzie chciał, a jak nie będzie chciał, to już za niego nic nie zrobimy. To już nie da rady, bo można wszystko za człowieka, ale nie można za niego chcieć. To jest najgorsze, jak już on nie chce. Jak nie chce, to Boże, jeden to już koniec, to już... I to jest jedna sfera działalności. I dlatego od najmłodszych lat w szkole średniej dostrzegł, jak ważna jest oświata. Młodzież trzeba oświatać. Młodzież polska tak szybko łapie te idee patriotyczne, bo to jest tak piękne. Ja teraz jak przygotowuję takie CD, mam w szkole mieć tutaj dla młodzieży, ale takiej bardziej amerykańskiej, wykład o kulturze polskiej, to ze stron internetowych ściągam, pokazać im Polskę, prawda, pejzaż, architekturę, ludzi, historię, to jak najlepiej, przez obrazy Matejki, Chełmońskiego, Branta. I są na internecie, są takie galerie i zaczynają to układać. To takim duchem powiało od razu, więc jeżeli młody chłopak zobaczy Ułana w pełnym rynsztunku, na koniu, przystojnego, wyprostowanego, eleganckiego, on się zaraża takim obrazem, on też by chciał takim być. To błyskawicznie łapie. A z kolei, jak dziewczyna zobaczy taką Zosię z Pana Tadeusza, prawda, to też jest jakiś wzór, no piękny strój, szlachetny, subtelny, to jest coś, co nam się bardzo podoba. A więc widzimy, że zanim nie trzeba zmuszać, trzeba pokazać. Polska kultura jest sama w sobie atrakcyjna. Do niej nie trzeba przekonywać. Kto ją zobaczy w jej pięknie, w jej blasku, to do niej przylgnie zaraz. Dać szansę, żeby zobaczyć. Dlatego zaborcy i komuniści usuwali nam sprzed oczu nasze arcydzieła. Pochowali obrazy w muzeach, albo nawet rozkradli je. Słowo polskie nie mogło docierać, tylko było ciągle okaleczone i po dziś dzień jest okaleczone. To wszystko, co robi tak wielkie wrażenie, że człowiek chce być Polakiem. Bo cała rzecz polega na tym, że on ma chcieć, a jak nie chce, to no nie, ale dać mu szansę, żeby zobaczył. To jest obowiązek, żeby zobaczył. Co on z tym zrobi, to już jest inna sprawa. Jak nie chce, to nie. Ale najpierw zobacz. I następuje ta przemiana. Widzimy żurawie o świcie na obrazie Chełmońskiego, takie mgły jeszcze nad tymi bagnami i klangor, nagle krzyk.
albo kuropatwy w takim, takim pruszącym śniegu zamieci, czy dworek gdzieś tam z kolumienkami, sad, ogród. To jest nasz świat. I teraz drugi majstersztyk polegał na tym, żeby pokazać, że niepodległa Polska i silna Polska leży w interesie Europy i pokoju. I to była ta misja Dmowskiego, który jeździł po różnych krajach, łącznie z Ameryką, żeby przekonać polityków do tego, że tylko niepodległa i silna Polska gwarantuje pokój. To jest właśnie drugi punkt, szalenie ważny jego działalności. I tutaj on był tego świadomy. Nie mówić, że tam nas biją, że jesteśmy biedni. Wykładał tutaj jeden z jego współpracowników, już pamiętnik Kozickiego. Wykładał mi też, jakiej metody trzymać się należy, by cudzoziemców przekonać o tym, jak sprawę polską traktować należy. Nie można się powoływać na to, co jest potrzebne Polsce i jakie są interesy polskie. Nie można też wychodzić z założeń moralnych i powoływać się na wymagania sprawiedliwości politycznej i społecznej, bo w polityce nie decydują względy moralne i oderwane zasady, lecz interesy i poglądy na rozwój spraw europejskich. Trzeba więc uzasadniać poglądy na przyszły rozwój stosunków europejskich i brać pod uwagę interesy państw sprzymierzonych oraz to, co będzie odpowiadało tym interesom na terenie Europy Środkowej i Wschodniej. Starał się też Dmowski tak wykładać swe myśli, by nie było widać, że pisze memoriał Polak, lecz w sposób ścisły i obiektywny przedstawiać, co robić należy z punktu widzenia przyszłości Europy i dążeń państw sprzymierzonych do walki z Niemcami. Otóż właśnie to, żeby pokazać obcym, że niepodległość Polski i silna Polska leży w ich interesie, a nie w interesie Polski, bo jak w interesie Polski, to oni mogą czuć się zagrożeni wtedy. A to ma być właśnie, że to dla nich będzie lepiej. I cała myśl jego polityczna była skierowana na to, żeby im pokazać, że silna Polska to jest pokój w Europie. I on właśnie przekonał tych polityków. On przekonał polityków, że niepodległa Polska jest konieczna dla pokoju europejskiego. I efektem tego był właśnie traktat wersalski, gdzie Dmowski złożył swój podpis. I to był jego, to było zwieńczenie jego całej życiowej pracy wraz z Paderewskim. I widzimy, że Polacy ciągle nie umieją się nauczyć, zwłaszcza w polityce, nie umieją się nauczyć tych zasad. Po pierwsze, owszem, ważny jest los innych narodów, trzeba pomagać i Brazylii, i Afryce, i tego, ale pierwszy obowiązek to jest obowiązek wobec najbliższych, a więc rodziny i własnego narodu. To jest nasz pierwszy obowiązek. Ten obowiązek, który papież włączył do dekalogu. Jak nam ktoś mówi o humanitaryzmie, to znaczy, że chce nam zamydlić oczy i ostatecznie chodzi o jego interes, a nie o nasz. Bo to się robi, jak może, a co, my nie jesteśmy ludźmi? No bo humanitaryzm znaczy, że troska o ludzi, no my jesteśmy ludźmi, więc mamy też prawo do troski, zwłaszcza obowiązek mamy, nie tylko prawo, obowiązek, żeby się o siebie troszczyć, jako naród. To jest jedno. Druga, musimy wiedzieć, że Europa do tej pory i świat kieruje się zasadami machiawelizmu w polityce. Czyli nie możemy być naiwni, że jeżeli nie wystąpimy z siłą, którą inteligentnie pokażemy, to nie ma co liczyć na to, że ktoś będzie dbał o nasze interesy. Nie będzie dbał. I co więcej, jeżeli my staramy się bronić naszych interesów, to od razu chmara tych różnych pismaków wynajętych przez nie wiadomo kogo albo i wiadomo kogo w Polsce i na świecie już podnosi
Już krzyczą, że to właśnie jest szowinizm, antysemityzm i ksenofobia. A my po prostu mówimy stop. To jest nasze, tego nie wolno brać. Będziemy chcieli, to damy, ale nie zabierać nam tego. Nie manipulować, nie kombinować. I tutaj właśnie widać, jak bardzo przejrzyście Dmowski dostrzegł, na czym polega ten mechanizm współczesnej polityki. I Polacy, wreszcie nauczcie się pilnować swoich interesów. Chcecie być ofiarni, proszę bardzo, ale najpierw swoje interesy. Nie dać się wykorzystywać. I tutaj trafiamy na... Czyli jest to podejście bardzo realistyczne. Realistyczne, które znajduje swoje odzwierciedlenie wspaniałe właśnie u Dmowskiego w jego ocenie własnych szans politycznych już w Polsce niepodległej. Otóż naciskano na niego, no, żeby włączył się wprost do polityki, żeby zajął jakąś funkcję, to był czy prezydentem, czy ministrem, czy premierem. Otóż Dmowski był na tyle realistyczny, że wiedział, że jeżeli on pełniłby tak ważną funkcję, to biorąc pod uwagę siły, jakie rządzą światem, będzie to ze szkodą dla Polski, bo Polska jest za słaba, żeby to udźwignąć. A jak on się wystawi jako pierwszy, mając takie rozeznanie, kto jest kim, to na niego przypuszczą wszyscy atak. I banki, i gazety, i co jeszcze tam się da. I dlatego wolał oddolnie organizować całe środowisko polityczne, które poprzez wybory będzie demokratycznie wchodziło do parlamentu i do rządu, niż samemu się wystawiać i zaraz zarzucą mu, że jest antysemitą, ksenofobem czy szowinistą. I on właśnie wprost na ten temat pisze wielokrotnie. Bardzo ciekawe spostrzeżenia. Czyli widzimy, że nie kierowała nim żadna pycha czy próżność. Chce być u władzy, mieć ten gabinet, sekretarkę i samochód służbowy. To jest dziecinada. Tutaj chodzi o Polskę i ta z dystansu miłość do Polski, ale bardzo racjonalna. Kiedy dostrzega w sytuacji, kiedy jego pozycja byłaby zbyt mocna politycznie, że to zaszkodziłoby Polsce, a w takim razie nie. I stąd właśnie też, widząc co się dzieje, poparł Piłsudskiego. Bo uważał, że to będzie lepiej, niż gdyby go atakował, a sam nie może być. I to był ten rozum polityczny. To był ten rozum polityczny i patriotyczny. Cały czas pracował. Dmowski również miał świadomość, że jest to walka o morale narodu polskiego. Pisał, że nigdy nie uważałem, że samą polityczną robotą można kraj zbawić. Nigdy nie chciałem się zamknąć wyłącznie w polityce. Uważam też, że cała przyszłość naszego narodu zależy od tego, czy go moralnie zorganizujemy porządnie. Czy porządnie zorganizujemy naród? Porządnie to znaczy moralnie, że to będą prawi ludzie. A więc sama polityka jako polityka to nie wszystko, to nie wystarczy. Ludzie muszą być porządni. Ludzie muszą być porządni. Wtedy dopiero Polska będzie. Bo co z tego, że będzie silna władza? A co z ludźmi? Po co jest władza? Władza jest nie tylko po to, żeby było państwo, ale państwo jest dla ludzi. I dalej miał znakomity jeszcze spostrzeżenie. Pisze tak. Zrozumienie tych rzeczy przenikać zaczyna do Polski. Należałoby napisać książkę, która by wykazała, że cała nasza cywilizacja oparta na zasadach rzymskich runie, jeśli niebezpieczeństwo wpływów wschodnich nie zostanie zahamowane. Metody oparte na zasadach semicko-egipsko-azjatyckich, którymi posługują się nasi przeciwnicy, są zupełnie sprzeczne
z zasadami aryjskimi. Kultura aryjska, i tutaj ma na myśli oczywiście, nie chodzi o germańską, ale chodzi o właśnie tę naszą cywilizację, odznacza się tym, że tajemnice, którymi rządzili ludem dawni władcy, a które były przez nich starannie ukrywane, zostały wyciągnięte na światło dzienne, czyli właśnie ten machiawelizm, bo machiawelizm przeszedł z Bizancjum, a Bizancjum wyrosło z kult cywilizacji orientalnych. Zaszczepiono tam chrześcijaństwo, ale podglebie było orientalne. I właśnie te metody nabrały wyrazu takiego europejskiego, metody Machiavella, i on mówi tak, że zostały wyciągnięte na światło dzienne, dzięki czemu wszyscy ludzie mogli być podniesieni na wyższy stopień kultury. Czyli dzięki temu, że ujawniono te mechanizmy machiawelistycznego sposobu uprawiania polityki, ludzie przejrzeli na oczy. I w tym momencie, widząc, jak to działa, mogli ta myśl jest zbieżna z tym, na co zwracał uwagę Feliks Koneczny, że dziejowa rola Polski polega na tym, żeby zasady cywilizacji łacińskiej, w których wyeksponowana jest moralność jako obowiązek powszechny, ta sama moralność dla wszystkich, zwłaszcza w polityce, żeby poprzez Polskę ona wróciła do Europy. Bo Europa jest opanowywana przez obce cywilizacje. Cywilizację bizantyjską, cywilizację żydowską, cywilizację turańską, cywilizację arabską. One wszystkie na Europę napierają, wchodzą i od wewnątrz ją rozsadzają. A Polska to rozpoznała. Polska to rozpoznała i w tym momencie musi pokazać Europie, jakie są jej prawdziwe korzenie i jaka jest jej tożsamość. I to jest nasza, jakbyśmy powiedzieli, misja. Nie tylko jako chrześcijan, ale również misja cywilizacyjna. Bo nasze wyobrażenie naiwne Zachodu było ciągle, że tam jest wolność i tam jest prawdziwa cywilizacja zachodnia. Ani tam nie ma wolności, ani nie ma cywilizacji zachodniej. Tam jest zakłamanie, manipulowanie i machiawelizm. I to trzeba ludziom uświadamiać. I po to musimy poznawać, rozwijać się, uczyć, nawiązywać kontakty, opanować języki, żeby można to było ludziom tłumaczyć. I mówię Państwu, że w kilku miejscach na świecie miałem taką możliwość, nawiązując do Konecznego, myślałem, co to? Miałem taki wykład w Barcelonie, to było w kwietniu, duży wykład, tam z 300 profesorów przyjechało z całej Hiszpanii i mówiłem o politycznej poprawności. I włączyłem w to również Konecznego. I oni byli zaszokowani. Naprawdę, byli zaszokowani, że to jest takie proste, bo czują się osaczeni. Wiedzą Państwo, co się dzieje w Hiszpanii, bo to było środowisko profesorów katolickich. Wiedzą, co się Państwo dzieje w Hiszpanii, jak tam socjaliści zmanipulowali tych ludzi kompletnie, właściwie nawet podobno, że nawet chcą legalizować tą zoofilię, więc dochodzą do zwyrodnień totalnych. Ale właśnie teraz trzeba, jest potencjał w tych narodach europejskich, ale trzeba umieć do nich przemówić, wytłumaczyć im, bo oni są utrzymywani w jakiejś niewiedzy. I to jest nasze zadanie. My musimy być ludźmi oświeconymi, inteligentnymi. Musimy wiedzieć, o co chodzi. Nie możemy mieć kompleksu, bo naprawdę nie ma przed kim. Wierzcie mi, nie ma przed kim. To jest omne ignotum pro magnifico. To jest wszystko, co nieznane, za jakieś wspaniałe, niezwykłe. No co ten milioner ma 100 milionów? No i co on takiego w tym domu swoim robi, który ma 50 pokojów? No co on robi? On to samo robi, co ten... No... Meksykanie, powiedzmy sobie, no ogląda telewizor, tylko że jest telewizor taki 5 razy większy, no i nic więcej nie robi, wierzcie mi, no co on może robić, no. On nie ma szkoły, gdyby miał szkołę, to on by się nie zajmował tymi milionami, bo to szkoda czasu. No tak, no bo przecież ma wtedy urwanie głowy, bo on musi tych milionów pilnować. No tak, prosta sprawa, no, więc jedyny dla niego wolny czas to jest, żeby zasnąć przy telewizorze i to jest spełnienie marzeń. A człowiek inteligentny nie potrzebuje aż tyle, żeby tego, nad tym się nie przejmować, tylko bierze książkę i czyta, albo spotyka się, rozmawia, tak jak my. I my jesteśmy inteligentni po prostu.
Co jest taka pierwsza część wstępna, którą chciałem Państwu jakoś przekazać, podzielić się? Byłoby dużo więcej wątków, które poznawałem, czytając właśnie Dmowskiego. Tutaj są świetne jeszcze listy, wspomnienia, takie rzeczy no, zupełnie unikalne, których się nie zna. Ale myślę, że jeszcze będzie jakaś okazja, to kolejne wątki bym Państwu pokazał, tak, bo my musimy odzyskać naszą tożsamość i poczucie własnej wartości, bo naprawdę na to zasługujemy i tego Państwu z całego serca życzę. Dziękuję bardzo. Tak, to gdzie ich spotka? No to na ulicy będzie krzyczał, a przy okazji takiego działania powstają związki, przyjaźń się zawiązuje. Mamy wspólne idee, wspólne ideały, to nas łączy, możemy jakoś wpływać na świadomość, ale również na siebie liczyć, także to jest bardzo, bardzo piękna sprawa i zachęcam Państwa, którzy chcieliby jakoś włączyć się w pracę Instytutu do tego, aby no, jakoś to wyrazili. Także bardzo proszę jakieś może, w kontekście tego, co mówiłem, jakieś może pytania są. Ja chciałem dodać tylko na temat Piłsudskiego i Dmowskiego. Pan mówił, że go poparł. Istotnie, że poparł. Ale Dmowski nie byłby Dmowskim, gdyby nie uzasadnił tego. Mówi tak. My, prawica, byśmy Polskę zarżnęli, więc potrzebny był tak jak Piłsudski, socjalista. I teraz uzasadnia. Dlaczego? Dlatego, że w Rosji wybuchła ta rewolucja w 17 roku. W Austrii w 1918 roku, już w październiku. W Niemczech w listopadzie, tam 10 bodajże listopada, jeszcze to zaczęło wszystko walić. I tak nawiasem mówię, że to kiedy Piłsudski przyjechał z Magdeburga, to już był rząd Daszyńskiego, socjalisty. Tak, tak. I nawet nawiasem mówiąc, był jeden dzień, gdzie wisiała czerwona flaga na Zamku Krakowskim, Wawelskim. Także dlatego, że te były wszystkie, mówi, i Niemcy, jeszcze było dużo wojsk niemieckich tam gdzieś w Rosji, na Ukrainie i tak dalej, mówi, oni by nas zniszczyli. No o to chodzi, to ja mówiłem, dlatego właśnie to świadczyło o tym, jak to był człowiek rozumny, czyli tak. Jako polityk był rozumny i wiedział, to znaczy polityka polega na tym, w ogóle jak roztropność, ale szczególnie polityka, to jest, składa się na roztropność wiele różnych tak zwanych podcnót, ale jedną z nich jest umiejętność przewidywania, prowidencja, przewidywanie, co z tego wyniknie, no dostałby tę władzę i co dalej? I on mówi, dalej byłoby to, żeby wszyscy na nas napadli, na tę prawicę, no to lepiej w tym momencie zostawić władzę socjalistom, jeżeli to gwarantuje niepodległość Polski. Także to są te rozumy polityczne. Znakomicie. Może jeszcze jakieś pytania, albo jakieś... Nawiasem pyta, chcę się zapytać... Same nawiasy, zebra dużo nawiasów. Tak, tak. No, czy teraz Liga Polskich Rodzin, bo mnie, ja wyczuwam, że oni prowadzą mniej więcej w tym kierunku swoją politykę, tylko niestety są bardzo małą partią. Nie wiem, ja nie należę do Ligi Polskich Rodzin, wie pan, i nie chcę za nich się wypowiadać, bo... Różnie z tym bywa. Myślę, że jeśli chodzi o taką wizję historyczno-cywilizacyjną Moskiego, czy tamtego pokolenia, a dzisiejszego, to jest różnica kolosalna. To nie te rozumy. Ale są, no to już tam nie będziemy oceniać, ale mówię, to byli ludzie wykształceni, gruntownie osadzeni w kulturze polskiej. Przecież taki Dmowski, on robił pracę o tych wymoczkach, ale przecież to był człowiek bardzo czytany, znał tyle języków, on swobodnie sam siebie tłumaczył na wystąpieniach publicznych, gdy rozmawiał z politykami w gremiach, no to byli ludzie naprawdę światowi, a jednocześnie dla nich Polska była czymś tak pięknym, że gotowi byli całe życie jej poświęcić. Prosimy o głos pana. Taki mały komentarz, to nie tyle pytanie, ale komentarz po prostu, że w Polsce większość i polityków i powiedzmy narodu jest albo właśnie
popiera różne rozwiązania globalistyczne, no albo chcą socjalizmu, etatyzmu, tak zwanego państwa opiekuńczego, biurokracji, a jednak Idmowski i Konieczny byli za państwem ograniczonym, minimum biurokracji, organicznym, minimum podatków. Organicznym, tak, tak. Tak, tak, no Polska przez to co jest dominujące w Europie i tę Unię Europejską wpada w bizantynizm, czyli właśnie administracja, podatki, podatki, administracja. I nawet, no, dlatego nawet, chociaż też się podobno tutaj pogarsza z roku na rok, ale jednak Stany Zjednoczone nie są tak biurokratyczne jak Europa, w związku z tym, no, człowiek czuje pewien oddech, no, nie musi ze wszystkiego pisać sprawozdania. Wiecie Państwo, że przecież na uniwersytetach nawet, no, ze wszystkiego trzeba pisać sprawozdania teraz, no. Powstaje tyle ton papieru, sprawozdania, wypełnianie tabelek jakieś, no szaleństwo kompletne. I praca polega na tym, że się spełnia czynności urzędnicze, a nie na realnej pracy. Proszę bardzo. Ja mam takie pytanie. Jak by pan profesor skomentował, czy zdefiniował użycie nauk i politycznych Dmowskiego i Feliksa Koniecznego dla Polaków, którzy mieszkają na emigracji? Bo to jest, bo jedna sprawa, jedne zadania są dla Polaków, obywateli, którzy mieszkają w Polsce, a Polacy, którzy mieszkają za granicą, tak jak my tutaj, żeby przedstawiać jakąś siłę polityczną, to też musimy jakoś... Tak. Jakoś. Tak, czyli no, zadań jest kilka. Przede wszystkim trzeba żyć wedle zasad cywilizacji łacińskiej. Zaczynając od życia osobistego i rodzinnego. To musi być ułożone po łacińsku. To trzeba poznać, jak to jest po łacińsku. Ale druga rzecz to jest właśnie umiejętność jakby rozpoznania mechanizmów funkcjonowania polityki w państwie, w którym się żyje, na emigracji. I zastanowienie się, czy czasem, jako społeczność, jak liczna, jak to się przekłada na głosy, czy nie mogłaby mieć większego wpływu na to, co się dzieje i również na wyniki różnych wyborów. Czyli tutaj jest kwestia, no, jakby politycznego jednoczenia Polonii, ale Polonii pojętej jako obywateli danego państwa. I równocześnie zrobić retrospekcyjnie taką analizę, czy czasem te środowiska nie były sztucznie rozbijane, żeby właśnie nie stanowiły jakiejś siły politycznej. Czy jej nie dzielono i wtedy z miliona osób robi się tysiąc grupek po 10 osób, czy po 100 osób. I to już jest wtedy bez znaczenia. Więc trzeba to zobaczyć. Bo tu nie ma co mówić o spontaniczności. To jest praca polityczna. I łączenie, i dzielenie to jest praca polityczna, metodyczna, tu nie ma miejsca na spontaniczność. I to trzeba byłoby najpierw zrobić. A wtedy może się okazać, że są pewne wspólne cele, które na tyle ogólne, że łączą większość Polaków tu mieszkających, którzy są obywatelami Stanów Zjednoczonych, i wtedy można wywierać pewną presję po to, żeby wyegzekwować należne sobie prawa. To nie jest po to, żeby załatwiać jakieś interesy dla siebie tylko, łamiąc prawo, ale zgodnie z prawem, żeby, no tak jak w Niemczech jest sytuacja, że mamy, nie wiem, chyba 2 miliony Polaków i oni nie mają statusu mniejszości etnicznej. A jak nie mają statusu mniejszości etnicznej, to nie może być nic, co organizują, dofinansowywane przez państwo, na które oni płacą podatki. A więc trzeba byłoby wygenerować polityków, od których zależałaby decyzja, żeby mieć taki przyznany status, a za tym pójdą odpowiednie środki, można więcej imprez organizować, promować polską kulturę, zakładać szkoły polskie. To o to właśnie chodzi, czyli jakby wywalczyć to, co jest należne nam zgodnie z prawem, tylko że jak się nie ma przedstawicieli w strukturach władzy danego państwa, no to nic nie wywalczymy, no bo wtedy każdy z nich ciągnie do siebie. Panie profesorze, muszę zadać się do pacjenta na początku. Walczył pan, walczmy o rodzinę. W następnym roku pan przyjechał, hasłem przewodnim było walczmy o kulturę. W tym roku przyjechał pan hasłem walczmy o cywilizację. Jest to skala stopniowania tych trudności, które po prostu pojawiają się w Polsce. No jest to oszałamiające. Tutaj się
narasta ten problem rodziny, kultury, a teraz kończy się na cywilizacji, która jest właśnie tą, którą powiedział koniecznym, tą ustrojem, tą metodą najszerszą, organizującą ludzkie życie i jest ona zagrożona, to może Pan by powiedział nam, jak to się przekłada na życie teraz polityczne w Polsce? Co to ma ratować? Czy to właśnie ta partia polityczna, która się teraz zachowała właśnie i zrobiła właśnie ten koleż, że jest RPL, jest, czy oni są w stanie po prostu ratować właśnie naszą cywilizację? A jeżeli nie, no to widzimy jedyny po prostu instytucja, którą Pan reprezentuje też, jest Kościół, który no, ma te środki do tego i ma chyba ludzi mądrych, którzy mówi dobrze. Jeżeli już, no to na kogo mamy liczyć w Polsce? Nie, nie, no to trzeba mieć poczucie realizmu politycznego, które zaczyna się od siły. I w tej chwili siła jest mierzona ze względu na ustrój, jaki panuje w Polsce, jest określony w Konstytucji. I te mariaże czy mezalianse polityczne, one wynikają z ustroju, który polega na tym, że partia, która rządzi, jeśli nie będzie miała większości, to nic nie przeprowadzi z tego, co by chciała przeprowadzić. Czyli muszą się łączyć partie mniejsze po to, żeby stworzyć większość. A tutaj, że tak powiem, to są takie małżeństwa z rozsądku. I trzeba w związku z tym bardziej patrzeć pod kątem tego, wymierzyć, co jest lepiej, a co gorzej. No bo nie można myśleć w kategoriach ani romantycznych, ani idealistycznych, tylko realnie. I realnie okazuje się, że szereg rzeczy drgnęło. Od strony politycznej to jest rozwiązanie wojskowych służb informacyjnych, które generowały to państwo w państwie nieformalne poprzez jeszcze stary układ sowiecko-PRL-owski, a od strony konkretnie gospodarczej drgnęło, bo jest rozwój gospodarczy i zmniejsza się bezrobocie, więc to jakby tamte sprawy są ogólnopolityczne, a te są konkretne, czyli jest jakaś zmiana i to jest pewien proces. Więc co teraz będziemy wymyślać, to żeby Kościół rządził, no to jest bez sensu w ogóle. Czy rządzą podmiotem w polityce są partie polityczne, a nie instytucje kościelne. Bezpośredni ma, może Kościół się włączać pośrednio, można radzić, doradzać, odradzać, to są inne sprawy zupełnie. Także teraz nie ma co eksperymentować, natomiast trzeba od wewnątrz właśnie uzdrawiać te środowiska, które rządzą, no bo to jest też pewien proces, tam się trą, tam różni wchodzą, prawda? Ja wiadomo, że jak jest partia, która wygrywa, no to z tym się łączy szereg nowych pozycji, nowych miejsc pracy, stanowisk, jakichś rad nadzorczych, no więc od razu są tacy ludzie, którzy go szukają, która partia jest na górze i przeskakują do niej. Nie ma co się dziwić, no. Ale to nie oznacza, że to należy popierać i stąd od wewnątrz ludzie, którzy się zaangażują w politykę, no niech ściągają ludzi bardziej prawych niż lewych, no i to w jaki sposób się w Polsce dokonuje, bo przecież chorobą polityczną Polski jest to, że wyniszczono w okresie PRL-u wszystkie organizacje niezależne i potem odbudowa organizacji na poziomie w skali kraju, gdzie chodzi o to, żeby mieć nie 5 członków partii kanapowej, tylko 100 tysięcy, no to jest długa droga, to nie jest takie proste, ale to jakoś się dokonuje, w związku z tym trzeba to na ile można popierać, żeby to było mocniejsze. Jednocześnie w momencie, kiedy są naruszone jakieś zasady zadeklarowane, czy zasady cywilizacji łacińskiej, to zgłaszać protest publicznie, mówić, tak nie wolno i koniec. No i to jest jedyna droga sensowna w tej chwili, realistyczna. Bardzo proszę. Pan prezes zachęca, chociaż do lasu nie nosi się drzewa, ale pan prezes zna się na antenach, proszę Państwa. Jak można słuchać telewizji, oglądać telewizję trwa? Któryś z naszych wielkich Polaków powiedział, bodajże Wyspiański, Polacy mogliby dużo mieć, gdyby tylko chcieli chcieć. Pan profesor właśnie o tym też wspomniał. Ja myślę, że jesteśmy tak wybrani z mózgów, że potrzeba może ze 2-3 pokoleń pracy u podstaw, żebyśmy znowu wyrośli na naród taki, z którym będą się wszyscy liczyć. Prosta rzecz, wspomniał Pan o rodzinie. Polska rodzina przeżywa olbrzymi kryzys. Więcej Polaków umiera niż się rodzi. Wmówiono nam, że dziecko to jest coś, co nam będzie przeszkadzało się rozwijać. Ale wyobraźcie sobie Państwo prostą rzecz. Taką, którą ojciec Rydzek wspominał kiedyś na spotkaniu z nami tu w Chicago.
gdyby każda polska rodzina miała 5 dzieci, to w ciągu 2 pokoleń jesteśmy potęgą w Europie. Jesteśmy potęgą w Europie. Możemy być wykształceni, możemy być profesorami, naukowcami, ale jak nie będzie tej substancji narodowej, to zaczniemy wymierać i schodzić na margines historii. To jest jedna myśl, którą trzeba bardzo podkreślać. Dlatego dobrze te zmiany z becikowym w Polsce i bardziej prorodzinna polityka. To mi się podoba, aczkolwiek niektóre sprawy socjalne można by dyskutować. Następną rzeczą, którą chciałbym poruszyć, sam wiem z własnego doświadczenia. Kiedy przyjechałem do Ameryki, przez 2 lata bardzo tęskniłem za Polską. Później, wciągając się w pracę zawodową, zdobywanie po prostu utrzymania i jakiejś pozycji społecznej, praktycznie zapomniałem o naszej ojczyźnie. Co bardzo mi przypomniało naszą ojczyznę, to Instytut Romana Dmowskiego, a teraz jest to codziennie Telewizja Trwam. Jeżeli oderwiemy się od źródła prawdziwej informacji, prawdziwej polskości, to zaczniemy odchodzić. Natomiast ta Telewizja Trwam i Radio Maryja, które przynosi prawdziwą informację, jest tak edukacyjne, że jestem przekonany, że obowiązkiem każdego z nas jest to, żeby mój kolega Polak, ktoś z mojej rodziny, miał też tą telewizję i zaczął ją oglądać. W momencie, kiedy ja zacząłem oglądać Telewizję Trwam, wszystkie Polsaty, Polvisions i inne praktycznie przestały istnieć. Oglądam, nie chcę powiedzieć, że tylko, ale przeważnie Telewizję Trwam i to wystarczy, żeby nie zaśmiecać umysłu, a jednocześnie są tam programy tego typu, który mamy dzisiaj. Są wspaniałe dyskusje. Nieraz to ja oglądam do 1 w nocy, bo gdy jest jakaś naprawdę interesująca dyskusja, która coś daje i coś uczy. Także naszym tu obowiązkiem powinno być to, że tą misję propagowania tej telewizji i Radia Maryja musimy ponieść dalej. Niech to będzie na przychodzące święta. Kupić dysk i dać w prezencie komuś następnego z myślą taką, że jeżeli będzie ci się to podobać, to twoim obowiązkiem będzie kupić następnej osobie. Bo ja jestem przekonany, że ta telewizja, którą oglądają w Argentynie, w Brazylii, w Chile, w Meksyku, w Stanach, w Kanadzie, w Europie Zachodniej, w Związku Radzieckim, na całym świecie, ona nas jednoczy. Ona nas jednoczy i może Pan Bóg dał nam tę misję, żeby tą cywilizację łacińską ponieść, ale musimy mieć źródło, z którego będziemy czerpać. I jak na razie widzę, ta telewizja robi się coraz lepsza. Także dziękuję za głos. To dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za spotkanie. Połączyła nas tutaj na uroczystość. Najpierw msza święta była już za duszę świętej pamięci księdza profesora Janusza Nagórnego, którego znałem też. Odwiedzałem go i patrzyłem, jak był odważny, mężny i racjonalny w tym, co go spotkało. On tak ze 2 lata walczył. Ile tych chemii się nabrał. To było niesamowite. Do końca pracował. Jeszcze felietony, jeszcze to. Niesamowite. Naprawdę, jak patrzyłem, to tak miałem wrażenie właśnie, że wiara dodała i męstwa, i rozumu. To jest to. A jeszcze tak, jak, ponieważ tak tragikomicznie pamiętam, przyszedłem kiedyś i mówi: wiesz co, ja to ja, ale mój lekarz zachorował i się załamał i teraz ja muszę go pocieszać. Także to, słuchajcie, naprawdę niesamowita postać. No, to jest, wszędzie wracać, bo to, bo pewnie, że z punktu widzenia życia ludzkiego to każdego to czeka, ale jednocześnie zawsze jest ten moment, że no, tracimy kogoś, kto dalej by nam siebie ofiarowywał swoimi przemyśleniami. To jest taka strata już nieodwracalna, prawda? To jest, że już chciałbyś jeszcze posłuchać, co powie, co myśli. Zachęcałem go też, jak wtedy się źle czuł, mówię,
teraz masz tak mądre spojrzenie, bo to jesteś w innej sytuacji, to jest taka sytuacja egzystencjalna i dlatego mówić, dalej mówić, nie przejmować się nam, że głos słabnie czy coś, to nie o to chodzi, ale jest to spojrzenie, które, gdy człowiek robi się mądrzejszy, już na te takie drobiazgi to odpływają od niego, także do końca trzymał, wspaniale, naprawdę, wspaniale. Dziękuję Państwu serdecznie, szczęść Boże.